Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj znowu na chwilkę tylko wrócimy do Hogwartu i jego okolic, bo pokażę wam taki zestaw uzupełniający z figurkami i akcesoriami. W opakowaniu znajdziemy 33 elementy i przyjdzie nam za to zapłacić 70 zł katalogowo, sporo, no ale mimo wszystko są to 4 minifigurki wraz z akcesoriami, czyli przeliczając na cenę saszetek z minifigurkami, które kosztują katalogowo 17 zł, jest to cena, myślę, jak najbardziej zasadna. A co w środku? Tutaj mamy pokazane minifigurki. Mamy oczywiście Harry'ego Pottera, mamy pana Borgina, czyli właściciela sklepu u Borgina i Bergsa, no i mamy dwóch takich troszeczkę randomowych czarodziejów, a właściwie czarownicę i czarodzieja. Oni przydadzą nam się do tego, żeby troszeczkę urozmaicić krajobraz, czy to na Pokątnej, czy gdzieś indziej, na przykład w Hogsmeade. No i oprócz tego mamy oczywiście tutaj troszeczkę akcesoriów w postaci jakichś kociołków, słoików, które już w tym roku w przypadku zestawów z Harry'ego Pottera się pojawiały. Szkoda tylko, że tutaj nie dostajemy niestety żadnych kart z czekoladowych żab, ale jakoś to przecierpimy, zobaczmy to wszystko z bliska i zobaczmy też, jak te figurki przede wszystkim się prezentują. Te blisterki jakoś tak dziwnie się pokazuje, więc zrobię to z ukosa. Jedni nazywają to ujęciem artystycznym, ja uznaję to za co najmniej abstrakcyjne, ale dzięki temu też można chyba z bliska to sensowniej pokazać. Tutaj mamy ten stół z sową, z kociołkami i też z jakimiś pakunkami. Mamy tutaj też te słoje z różnymi oczywiście nadrukami. No i co do ekskluzywnej rzeczy, mamy tutaj tajla oczywiście z nazwiskami, czy też nawet podpisami członków Gwardii Dumbledora. Bardzo fajna sprawa dla fanów Pottera. No i jeśli chodzi o wyjęcie zawartości, to można to zrobić w ten sposób. Naciąć tylko te kawałki taśmy klejącej, pudełko gdzieś tam zrzucić na bok i ten woreczek jest naprawdę niewielki. Tutaj absolutnie wiele się nie dzieje, ale warto zwrócić uwagę na przykład na tę tiarę, spod której wychodzą włosy, i to będzie strój pani czarownicy. Za chwilkę sobie to wszystko poskładamy, poomawiamy te figurki. No a jeśli chodzi o instrukcję, mamy tutaj wskazówkę w 6 krokach, jak poskładać ten stolik. Ewidentnie nie postarano się, jeśli chodzi o akcesoria. Można było zrobić tutaj trochę więcej rzeczy, ale to jest Potter, to jest licencja, która sama się sprzedaje, więc nie ma co narzekać. Poskładamy, pooglądamy figurki i będziemy się zastanawiać, czy warte jest to tej ceny. Patrzę na ten zestaw po złożeniu i od razu można powiedzieć drogo. No ale czy na pewno drogo? Nie sądzę, dlatego że dostajemy tutaj trójkę czarodziejów, którzy nie są Harrym Potterem, no i dostajemy mimo wszystko całkiem przyzwoite akcesoria. Nie ma oczywiście tutaj powodu na to, żeby dzielić to na konstrukcję, na figurki. Obejrzyjmy sobie to wszystko po kolei, więc figurki na chwilę wędrują na bok. No i co do tego stoiska, mamy tutaj po pierwsze dwa kociołki ułożone jeden na drugim, mamy też jakieś dwa pakunki, na których siedzi sobie brązowa sowa i mamy też dwa słoiki. Jeden jest chyba z jakimś eliksirem, o, teraz widzicie to lepiej, a drugi zawiera coś, co nazywa się Acid Pops i zakładam, że to są po prostu kwachy, czyli te takie bardzo dobrze nam znane słodycze, które wypalały dziurę w języku na wylot i zakładam, że właśnie to kwachy będą. No ale dobra, co jeśli chodzi o figurki? Po pierwsze, dostajemy oczywiście Harry'ego Pottera, który wygląda dość klasycznie, tylko że jest już po prostu wyrośnięty i ewidentnie jest to Potter już z tych późniejszych lat. No i oczywiście trzyma sobie tutaj w ręku tą długą listę na tajlu i jeśli chodzi o wszystkich członków, ważne jest to, że mamy tutaj tych członków rzeczywiście bardzo czytelnie zapisanych, dlatego że możemy sobie zlokalizować, kto to jest i oczywiście mamy Hermione, Rona, Harry'ego, George'a, co tutaj jeszcze mamy dalej? Chyba Fred jest poniżej podpisany, tylko bardzo to jest nabazgrane, jest Ginny, Luna i oczywiście Neville Longbottom i tak to wygląda. Harry ma jeszcze alternatywny wyraz twarzy, taki nieco bardziej zasępiony. Co do pana Borgina, czyli kolejnej figurki, to myślę, że w ogóle to też jest gość, który idealnie sprawdzi się w takich klimatach westernowych. Mamy tutaj buźkę z takimi lekko siwiejącymi PKS-ami, z tyłu nieco mniej zasępiony i rzeczywiście, gdyby tylko dać mu rewolwer, to myślę, że w dowolnym miasteczku westernowym idealnie by się odnalazł. Mamy również panią czarownicę, która została ubrana w tą taką tiarę, spod której wychodzą włosy. Ma też, myślę, całkiem przyzwoicie zadrukowany torsik oraz ten element
element sukienkowy, bo tak go najczęściej nazywam. Tutaj widać, że ten nadruk jest w miarę ze sobą spasowany. No i na końcu mamy jeszcze takiego gościa, który też myślę, że w miasteczku westernowym idealnie by się odnalazł, albo ewentualnie w takich klimatach w stylu opowieści wigilijnej. No i tutaj mamy oczywiście jakąś marynarkę, kamizelkę, jest przewiązany też jakąś taką ozdobną apaszką i buźka taka już nieco zmęczona życiem, z siwą brodą, całkiem spoko to wszystko wygląda. Zestaw niby czarodziejski i magiczny, a okazuje się, że część z tych figurek można wykorzystać w klimatach westernowych. Dawajcie znać, czy zgadzacie się z tą opinią, czy może jednak trochę przesadziłem i wcale oni klimatem do takich właśnie klimatów dzikiego zachodu nie pasują. Mnie się wydaje, że tak, ale oczywiście każdy może mieć inne zdanie. No więc cóż, były chyba lepsze zestawy uzupełniające z Pottera, ale ten tak czy siak zły na pewno nie jest. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!